Mariny pękają, przynajmniej tak mówi internet. Chociaż mój Rift Zone jeszcze nie pękł, ale chciałem dzisiaj z Wami o tym pogadać. Słuchajcie, Rift najbardziej lubią pękać o tutaj, na tym łączeniu, tym spójniku. Od zwykłej pedałówki, od zwykłego kręcenia, bez żadnego skakania. Drugie miejsce, które jest newralgiczne, to podsiodłówka mniej więcej w tych okolicach, też czasem lubi pęknąć. Na pierwszych etapach produkcji. Eee, zdarzało się, że pękały tutaj na częstejach. W dalszej części materiału ja będę mówił, że ta rama praktycznie się przez 5 lat produkcji nie zmieniła konstrukcyjnie, ale jest możliwość, że właśnie w tym steju po pierwszym roku produkcji wprowadzono korekty. Na wielu forach jest dużo wątków o tych pękających ramach. Na MTB-erze, na Reddicie. Wystarczy wrzucić na YouTube film z hasłem Marin w tytule, i z dużym prawdopodobieństwem możecie się spodziewać, że w komentarzach pojawi się jakiś wątek o pękających ramach. I sądzę, że to bardzo dobrze. To super, że społeczność dzieli się ze sobą swoją wiedzą, swoimi doświadczeniami. Być może komuś oszczędzi to kłopotu. Kilka randomowych faktów mnie dotyczących. Po pierwsze, jeżdżę Marinami od 19 roku, żaden mi jeszcze nie pękł. Po drugie, ramy ogólnie pękają. Nie chcę powiedzieć, że wszystkim, natomiast wielu producentom się to zdarza. Mój dawny kolega, znajomy też kiedyś złamał ramę, tyle że w szosie, od zwykłego pedałowania. Nie było tam mowy o żadnym skakaniu, żadnych dropach, nic takiego. I po trzecie, nigdy się nie spotkałem z informacją, że Marin albo w ogóle jakikolwiek producent odmówił wymiany połamanej ramy, o ile oczywiście nie połamaliście jej sami z własnej winy. I Oczywiście to, że ja nie słyszałem, to nie znaczy, że nigdy nic takiego się nie wydarzyło. To skoro dają nową ramę, to po co się tym martwić? Bo rama zazwyczaj pęka w środku sezonu, właśnie wtedy, kiedy jeździcie najwięcej i kiedy chcecie jeździć jak najwięcej. W przypadku MTB ma to szczególne znaczenie, no bo niestety góry nie są czynne cały rok, w przeciwieństwie do płaskodennych części kraju. No i jeśli nie macie swojego roweru do dyspozycji przez ten miesiąc czy dwa, to bardzo możliwe, że jesteście w plecy jakieś pół sezonu. A przecież nie po to kupowaliście za te ciężko zarobione pieniądze ten swój wymarzony rower. I dlatego nie jest to temat, który należałoby bagatować. Lizować, no bo przecież, jak wymieniają, to co to za problem? Ano taki, że rama strzeli ci w czerwcu, nową dostaniesz w sierpniu, no i ekstra. I teraz są moim zdaniem dwa przypadki, dwa scenariusze, o których należy wspomnieć. Przypadek pierwszy problematyczny. Czytałem zagraniczne fora o pękaniu ramy w modelu Team Marine, tym nowym Team Marine. Ie. Ciekawy model, oni go pozycjonują jako XC, natomiast jak tak na niego patrzę, to dla mnie to jest klasyczny trailowy hardtail. Cieszyłby się pewnie dużą popularnością u nas w kraju, gdyby nie problemy z dostępnością. Ale to może i dobrze, bo ten element, który stanowił o świetności tego roweru, o tym, że takie dobre zbierał recenzje na różnych portalach, czyli cieniutkie tylne widełki, które powodowały, że w porównaniu do konkurencji ten rower troszeczkę elastyczniej, troszeczkę lepiej wybierał drobne nierówności. No i one pękały przez to właśnie, że były cieńsze. No i z relacji użytkowników wiemy, że Marin przysyłał im nowe ramy, które już były zmodyfikowane. W wątku na MTBR doliczyłem się chyba trzech generacji tej ramy, no bo tak, jak użytkownikowi pękła, odesłał, przysłali mu nową, poprawioną. Ta poprawiona też mu pękła, odesłał. I przysłali mu trzecią wersję. Obecnie w sprzedaży jest już chyba ostateczna wersja tej ramy z takim mostkiem między widełkami. No miejmy nadzieję, że ta już nie będzie pękać. I to jest właśnie ten pierwszy przypadek. Producent szybko reaguje, wprowadza zmiany, czyli widzi, że jest problem. I teraz przypadek drugi: Rift Zone. Mnóstwo jest, słuchajcie, w necie wątków o pękających ramach, właśnie w tych riftach, natomiast poprawcie mnie, jeśli się mylę. Ta rama chyba bez żadnych zmian konstrukcyjnych sprzedawana była przez jakieś, nie wiem, 4-5 lat? Ramy pękały przez 5 lat i producent nic z tym nie robił, a w innym modelu od razu, na samym początku produkcji wprowadzali modyfikacje. Kochani, moim zdaniem jest to kwestia statystyki. Globalnie na całym świecie sprzedało się o wiele, wiele więcej riwdzonów niż Team Marinów. No i jeśli sprzedało się ich dużo więcej, no to statystycznie też zgłoszono więcej defektów. Moim zdaniem sytuacja wyglądała tak. Liczby są tylko przykładowe. Team Marin sprzedanych 1000 sztuk, defekt był w 100 sztukach, czyli 10%, co dziesiąta sztuka pękała. I Rivson sprzedanych 100 tysięcy sztuk, defekt w 1000, czyli 1%, defekt występował średnio w jednym rowerze na 100. Marin patrzy na liczby i co widzi? 1%. No cóż, do przełknięcia nic nie robimy. Ale 10% 10% to już dużo, nie dość, że wizerunkowo tracimy. No to jeszcze kupa kasy idzie na wymianę tych ram. Co my widzimy? Jeśli Team Marinów pękło 100, a Ridzonów 1000, no to wiadomo, że sieć będzie zalana informacjami o pękających riftzonach, natomiast o Team Marinach będą pojedyncze wątki. Natomiast działania producenta wyraźnie pokazują, gdzie problem był większy. Moim zdaniem, rowery w ogóle nie powinny pękać. No, wyobraźcie sobie, że samochód wam pęka. No, ja nie chciałbym przy tym być. Ale tak po prawdzie to dzieje się też tak troszeczkę z naszej winy. To patrzenie na wagę roweru, gdybyśmy nie patrzyli na tą wagę, to te rowery możliwe, że byłyby pancerne i wytrzymały katastrofę nuklearną. Oczywiście jest to tylko jedna strona medalu, no bo też ktoś te odchudzone ramy do sprzedaży dopuścił. Sądzę, że w niektórych przypadkach po prostu kuleje kontrola jakości na etapie produkcyjnym, że te rowery są niechlujnie, niedbale pospawane, a to się przekłada na niepotrzebne napięcia w ramie i dlatego to pęka. Taka jest niestety kolej rzeczy, jeżeli chcesz przedstawić konkurencyjną cenę, no to trzeba przyoszczędzić, a wtedy wychodzą takie babole, takie kwiatki. Sądzę, że oprócz spawów problemem może być też niechlujne malowanie. Już w jednym z materiałów mówiłem o tym, jakie miałem problemy z tylnym wahaczem pokrótce przypomnę od nowości miałem e, duży kłopot z osadzeniem osi tylnego koła musiałem strasznie naginać rower i koło żeby ta oś wskoczyła temat tak naprawdę rozwiązał się w momencie kiedy serwisowałem zawieszenie i rozebrałem wszystkie wahacze nie mogłem ich wtedy złożyć bo ten wahacz nie chciał wejść w to gniazdo Tutaj od środka po prostu była za gruba warstwa lakieru. Ja wziąłem papier ścierny, zeszlifowałem trochę tego lakieru. Teraz wahacz wskakuje bez problemu, jak również oś tylnego koła już też wskakuje jak należy. Takie naprężenie, jakie tutaj było, to jest właśnie takie naprężenie, które ewentualnie może spowodować właśnie pęknięcie ramy. Mówię o tym, bo zobaczcie co tutaj się dzieje pod yy, obejmą yy, sztycy. Jak to tutaj wygląda. To jest wszystko obłupane. Jak kupiłem nowy rower Niestety nie byłem w stanie zdjąć tej obejmy, bo lakier był po prostu za grubo położony i ta obejma nawet się nie chciała przekręcić. Ostatecznie skończyło się na tym, że ten lakier, no odprysku, ten, 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 ten kawałek, który był za grubo pomalowany. Ja to jeszcze próbowałem papierkiem ściernym troszkę zdejmować. Dlatego widzicie, że jest tutaj matowo. W ogóle nie wiem, czy to będzie na GoPro widać, ale tu jest jeszcze taki schodek. Taki schodek właśnie zrobiony przez tą obejmę. No i co to powoduje? Jeżeli tutaj macie rurę podsiodłową ściśniętą zbyt mocno, to ona się jakby odchyla delikatnie w tą stronę. Możliwe, że wtedy ciągnie ten wspornik, a ten wspornik powoduje tutaj naprężenie i w tym miejscu pękarama. To jest tylko taka moja luźna hipoteza, natomiast sądzę, że nie popełnimy większego błędu, jak będziemy bardzo rygorystycznie pilnować, czy za mocno przypadkiem nie dokręciliśmy obejmy sztycy. Czy Mariny pękają bardziej od innych? Globalnie sądzę, że nie. Myślę, że u innych producentów procentowo wygląda to dosyć podobnie. Może nie tak samo, ale nie przypuszczam, żeby rozbieżność między różnymi markami była jakaś astronomiczna. W przypadku Marina dużą rolę może grać wielkość próbki, czyli ilość sprzedanych sztuk. Poligon od paru lat próbuje przepychać się na rynku. Podobno spoko rowery. Produkowane w tej samej fabryce co Marin, więc... Nie wiem, też bym się spodziewał, że mogą pękać. Naklejeczki klubowe kochani, link poniżej i zalecam subskrypcję.